Teraz czas na niezwykłą rozmowę w Polska na Dzień Dobry. A moimi państwa gościem jest ambasador Islamskiej Republiki Iranu Ramin Mehman Parast oraz tłumacz pan Mirosław Michalak. Witam bardzo serdecznie. Na początku bardzo dziękuję za zaproszenie do naszego studia i chciałbym rozpocząć od bieżących wydarzeń, które krążą wokół Iranu, ponieważ gospodarka Iranu po zniesieniu międzynarodowych sankcji teraz odżyje. No i czy Iran może stać się gospodarczym i finansowym liderem w swoim regionie, ale nie tylko w swoim regionie? خیلی ممنون از اینکه دعوت کردید تا در این برنامه شرکت کنیم و قبل از همه مایلم سلام خودم رو به مردم خوب لهستان اعلام کنم. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego programu. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Polski. در واقع ما معتقدیم که ایران و لهستان نقش بسیار مهمی در دو منطقه مهم میتونن بازی بکنن. Wszystkim uważam, że zarówno Iran, jak i Polska mogą odgrywać istotną rolę każdy w swoim regionie. Iran میتونه دروازه ورود لهستان به کشورهای خاورمیانه، غرب آسیا و آسیا مرکزی باشه. Iran może być taką bramą czy oknem do obecności w, nie tylko w samym Iranie, ale także w krajach ościennych, w krajach Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. بازار حدود 80 میلیونی ایران خیلی برای شرکت‌های لهستانی جذابه. Sam rynek irański, około 80-milionowy rynek, jest dla Polaków na pewno bardzo atrakcyjny. و بازار 400 میلیونی منطقه میتونه جذابتر باشه و از طریق ایران شرکت‌های لهستانی میتونن به این بازار دسترسی پیدا بکنن. Ta atrakcyjność myślę, że jeszcze będzie większa, jeżeli weźmiemy pod uwagę także kraje ościenne, które tworzą w sumie z Iranem rynek 400-milionowy, a zatem polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na obecność na tych wszystkich rynkach poprzez Iran. Stosunki polsko-irańskie nie rozpoczęły się wczoraj, tak? W szczególności dlatego, że Iran stał się domem dla wielu Polaków, którzy uciekali przed trudną historią. Najpierw po upadku I Rzeczpospolitej pod koniec XVIII wieku, później Polacy w czasie II wojny światowej Iran przyjął polskich uchodźców. A więc trzeba przyznać, że nasze stosunki są bardzo przyjazne, mimo takiej odległości. چند روز و چند سال که نیست که با هم رابطه داریم و خب اونم رابطه دوستانه. در واقع ایران برای بسیاری از لهستانیایی که دچار مصیبت ها و دچار مشکلات تاریخی می شدند به عنوان خانه دوم می شد در بعضی دوران تاریخی، مثلا در اواخر قرن 18 بعد از تقسیم کشور لهستان بین سه تا قدرت و همچنین در جنگ جهانی دوم که انبوهی از مردم توده های از مردم لهستان در ایران پناه پیدا کردند. همینطوره که شما اشاره کردید ما یک رابطه تاریخی 540 ساله با هم داریم. Tak jak pan wspomniał, my mamy rzeczywiście długą historię sięgającą 540 lat wstecz. و در دوران سخت در کنار همدیگه بودیم. Staliśmy obok siebie ramię w ramię w najcięższych chwilach. و این دوستی و رابطه بین دو ملت رو خیلی مستحکم تر کرده. ای ته ویدارژنیا بازو مطلو تانچه اموتسنیوی بازو ناشه ریلاسیه ای ناشه زیانزه. مردم ایران به مردم لهستان علاقه مندن. Irańczycy są bardzo zainteresowani Polską i Polakami. Myślę, że również w Polsce także istnieje taki pozytywny obraz Iranu i Irańczyków. Na czym polegają dzisiaj stosunki handlowe pomiędzy Polską a Iranem? Co my eksportujemy do Iranu, a co Iran do Polski? Iran
ما در گذشته حجم روابط تجاریمون قبلا به حدود 700 میلیون دلار هم رسیده. My w przeszłości mieliśmy poziom naszej wymiany gospodarczej wynoszący ponad 700 milionów dolarów rocznie. Ale متاسفانه بعد از دورانی که تحریم‌های از طرف کشورهای اروپایی بر علیه ایران تصویب شده بود، این حجم روابط به کمتر از 100 میلیون رسید. Niestety po wprowadzeniu sankcji przeciwko Iranu ten poziom wymiany spadł do poniżej 100 milionów dolarów rocznie. بعد از رفع تحریم ها و فضای جدیدی که به وجود اومده، ما هدف گذاری کردیم تا ظرف مدت کوتاهی این حجم روابط رو به بیش از 1 میلیارد یورو برسونیم. Po zniesieniu sankcji założyliśmy sobie cel taki mianowicie, żeby tą wymianę handlową podnieść to w bardzo krótkim czasie przynajmniej do 1 miliarda dolarów. Iran mitune dar ta'min enerji mored niyaz Lahistan musharakat jaddi dashte bashe. Iran może odegrać istotną rolę w zapewnieniu źródeł energii Polsce. Ma dwumin manobe bozorg gaz dunya ro darim. Mamy drugie pod względem wielkości złoża gazu na świecie. Ma czwartumin manobe bozorg naft dunya ro. I czwarte ropy naftowej. Wali dar majmu'e naft o gaz bozorgtarin zakhair enerji dunya mutallaq be Iran. Natomiast razem, jeżeli podsumować ropę naftową i gaz, mamy największe zasoby nośników energii na świecie. Mahsulat petrochimie, ke dar Iran tolid mishe, میتواند حدود 80 درصد کل نیاز لهستان رو تامین کنه. Například můžeme, jesteśmy w stanie zapewnić 80% zapotřebování Rzeczpospolitej Polskiej na výroby petrochemiczne. در مقابل هم ما احتیاج داریم از لهستان برای تامین ماشین‌آلات مورد نیاز در بخش‌های کشاورزی، معدنی و صنعتی مشارکت داشته باشیم. Z kolei my też mamy pewne potrzeby, które Polska może zaspokoić, na przykład wyroby przemysłu maszynowego, wszelkiego rodzaju maszyny, także maszyny zwłaszcza rolnicze, ale także przemysłowe, górnicze. Myślę, że to wszystko mogło być także odbywać się, ta współpraca na zasadzie wspólnych projektów inwestycyjnych. Amitor dar entoale technologii wa danish fanni mitunim ba ham dige hamkari konim. Również myślę, że moglibyśmy współpracować w transferze know-how oraz technologii. در زمینه کشاورزی زمینه همکاری هم از طرف ایران برای صادرات به لهستان هم از طرف لهستان برای صادرات به ایران بسیار زمینه مناسبی. Mamy bardzo dobry potencjalny obszar współpracy w rolnictwie, ponieważ tutaj istnieje zarówno perspektywa dla nas importu z Polski, jak również eksportowania do Polski naszych wyrobów. Projekty bozorgi ro bo ham ta'rif kardim ke dar ayende nazdik be tadrij inha ijra khat. Zdefiniowaliśmy już duże projekty, które w przyszłości miejmy nadzieję będą realizowane. Chciałbym wrócić jeszcze na chwileczkę do tych sankcji, ponieważ media zachodnie zaczęły teraz właśnie przychylnie patrzeć na Iran po tym, jak wypełnił swoje zobowiązania wobec tych sankcji. No i teraz jak pan ocenia fakt, że Iran do tej pory na Zachodzie miał słabą opinię? Czy to media odgrywały taką negatywną rolę wokół złej opinii Iranu? Czy też Zachód nie miał, miał jakiś interes w tym według pana ambasadora? Chyba nie to wychodzi, ani to pisze Raf Tahrim, Asunel Garbi, i jak cię chryje na monosebie Azji, no maraś mi kardan, czy da w ogóle, czy chryje manfi budeśwa, holokie, این بعد از رفع تحریم این وضعیت رو بهبود هستش. من حالا جوی نظر شما پیرامون همون مسئله هستم که آیا واقعا این تقصیر رسانه های غربی بود که چنین چهره ای را معرفی میکردن به غربی ها، یا اینکه مردم غرب، یا اینکه غربی ها قصد و غرضی داشتن برای تحریم و برای این نوع سیاست نسبت به ایران؟
کشورهای غربی به خصوص بعضی از کشورهای قدرتمند غرب ظلم زیادی به ملت ایران کردن. No niestety kraje zachodnie, zwłaszcza duże, duże potęgi zachodnie, tutaj bardzo niegodnie się zachowały wobec Iranu. در تاریخ ملت ما سوابق زیادی از دخالت قدرت‌های غربی به خصوص آمریکا و انگلیس وجود داره. W naszej historii mamy wiele przykładów interwencji, wtrącania się w nasze sprawy wewnętrzne, zwłaszcza przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. A to, szanowni państwo, wiedzieć, że خیلی مدعی دموکراسی هستن این کشورها, ولی در تاریخ کشور ما علیه دولتی که به وسیله مردم در زمان دکتر مصدق تشکیل شده بود کودتا کردن. Te kraje oczywiście są orędownikami demokracji, natomiast to, co robią w naszym regionie, jakoś zaprzecza tym hasłom. Chociażby to najlepszym przykładem jest zamach stanu wymierzony w doktora Mossadegha, w rząd doktora Mossadegha w roku 1953. 37 lat pisz dar Iran inqilab shod wa ma baraye istiqlal kishwaremun wa inke wabaste be qudrat-haye غرب و شرق نباشیم رو پای خودمون ایستادیم و این قدرت ها رو عصبانی کرد. چلی بیو تو زمه ستانو پریفکا جاندوی که زستا ویبرانه والان ویمکشوشتی نبابون. نتوم از سکالی 37 لات تمو بایا میسه بایا میسه ف ایرانی رولوسه کتوری چلیم بیو اونی زالجنینی شه i ucięcie zależności zarówno od zachodu, jak i wschodu. Chcieliśmy być po prostu niezależni i decydować o sobie. I to stało się przyczyną pewnego rodzaju złości na zachodzie wobec nas. A samą mogę to te oje zjadli, ale my latem okierdan w tahrim hoje sangini ro az bisz az 3 sali gozaśta ale mardom odośtan. To w rezultacie dało różnego rodzaju działania o charakterze spiskowym przeciwko nam i także dało w rezultacie sankcje, które już od 30 lat są nałożone na Iran. Ocharin tahrimoi ki alej mardom ma barqaror kardan be bahane faaliyat-haye hasteyi kishvar ma. I ostatnie sankcje, te, o których właśnie się najwięcej mówi ostatnio, to są sankcje nałożone pod pretekstem, nałożone na nasz naród, pod pretekstem naszego programu nuklearnego. Ale szomo mi winit, że hamaszun pazirowten, że faoliatoi asteimo kamelan solhamiz bude, w im moddati, że alej melletemo tahrim bargarar kardan, in tahrimo zalemane anjam shode. Czyli jak widać teraz, doszli do wniosku, że jednak nasza działalność nuklearna miała charakter pokojowy i że te sankcje, które zostały na nas nałożone w związku z tym programem nuklearnym, były niesprawiedliwe i nieuprawnione. در رابطه با نکته که شما اشاره کردید به رسانه‌های غربی, متاسفانه رسانه‌های غرب اکثراً تحت تأثیر سیاست‌های دولت‌های غربی هستند. Jeżeli chodzi o to, co wspomniał pan o media i jakby ich tutaj rolę, to niestety media na Zachodzie są uzależnione i jakby podążają za linią polityczną właśnie rządów i polityków. Jakie z tych موضوعات بحث فعالیت گروه تروریستی. Co pokazuje świetnie cała dyskusja wokół terroryzmu. Szanowni państwo, wiecie, غرب به خصوص برخی از کشورهای غربی مثل آمریکا یا بعضی از کشورهای اروپایی مدعی مقابله با گروه های تروریستی هستند. پس اپنی ویه زخود استان زیدنچانه ویلکرف اروپیسکیخ تفیردون جه خطان والچیچ از تروریزمم. ولی اونها صداقت ندارن در گفتارشون. Ale v tých deklaracích nejsou ščere. بزرگترین گروه تروریستی که در ایران 16,000 نفر از مردم ما رو ترور کرد الان از لیست گروه های تروریستی آمریکا و اروپا خارج شده و آزادانه فعالیت میکنه. Máme takie ugrupowanie terrorystyczne w Iranie, które zabiło w sumie 16 tysięcy osób w naszym kraju. Ono teraz zostało ostatnio zdjęte z listy ugrupowań terrorystycznych przez Stany Zjednoczone i kraje europejskie.
خیلی از گروه های تروریستی که الان در خاورمیانه فعالیت میکنن و یه تهدیدی برای همه کشورهای جهان شدن با حمایت همین قدرت ها روی کار اومد. Wiele z ugrupowań terrorystycznych, które działają teraz na Bliskim Wschodzie i w zasadzie stwarzają zagrożenie dla nas wszystkich, dla całego świata, są wspierane przez wielkie mocarstwa. یه مدت زیادی کشورهای غربی و رسانه های اونها سعی میکردن دنیا را از ایران بترسونن و بگن که ایرانی ها از گروه های تروریستی حمایت میکنن. الان شاهدیم که تنها کشوری که به صورت جدی و واقعی با تروریست ها مبارزه میکنه ایرانه. Przez lata próbowano nas skojarzyć ze wspieraniem terroryzmu i tak przedstawiano Iran publiczności na Zachodzie. Natomiast jedynym krajem, który rzeczywiście teraz poważnie zwalcza terrorystwo, jest Iran. Ja chciałem zapytać właśnie o to, czy ponieważ w Europie narastają antyimigranckie nastroje, a za tym także antyislamskie nastroje, Polska, która jest krajem bardzo zakorzenionym w kulturze chrześcijańskiej, czy my z Iranem, Islamską Republiką Iranu, jesteśmy w stanie dzisiaj w jakikolwiek sposób rozmawiać i wymieniać się kulturowo w zgodzie, mając na względzie właśnie z tyłu głowy te nastroje antymigranckie, także w Polsce, które narastają? Birinda Urupo da Holehozer, jejich faza jest z Edym Hodzieron i Dziotrzode. Chłodysia niby wrzut umarę da Mardomba. Hamcinin faza jest z Edy Slomio, Slom Setizi. Da ojo Laeston, aby da Laeston nam Hamito. Ojo Laeston i kie i kieśwary Masihi, a steś bo farhangi Masihi. Mi ta wolno bo kieśwary bo nome dżonghuje Islomie, Ironke, Islomie, hamko jej chubi doszte boszat. اولا این بحرانی که به خاطر مهاجران به وجود اومده، دلیل اصلیش تنش‌ها و درگیری‌ها و فعالیت گروه‌های تروریستی در خاورمیانه است. کریزیس ایمیگرانتسکی فی اروپیه ما سوی جودوه و نپینچه در ترینی بلیسکیگو فسخادو و ما تکزه جانزگ جوالوشتیم تروریستیچون در ترینی نشگو رگیون. ما اگه بخوایم این مسئله رو ریشه‌ای حل کنیم، باید جلوی فعالیت گروه های تروریستی در سوریه، عراق، یمن و سایر کشورهای منطقه رو بگیریم. Jeżeli chcemy rzeczywiście zlikwidować źródła tego kryzysu, to powinniśmy zająć się tym, co się dzieje w Syrii, Iraku, w Jemenie, tam, gdzie właśnie te ugrupowania terrorystyczne bardzo silnie działają. Mam tylko اشاره کردم. خیلی از این گروه های تروریستی با حمایت کشورهای غربی به وجود اومد، چون متاسفانه برخی از این کشورها اعتقاد دارن گروه های تروریستی رو میشه به خوب و بد تقسیم کرد و از اون خوباشون استفاده کرد. Niestety, tak jak już wspomniałem, wiele z tych ugrupowań terrorystycznych jest popieranych przez i ich powstanie w ogóle miało miejsce przez wsparcie wielu krajów Zachodu z tą nadzieją, że można terrorystów podzielić na dobrych i złych i tych dobrych wykorzystać dla własnych celów. در واقع برخی از کشورها منافع خودشون رو در ایجاد تنش و درگیری و فعالیت گروه‌های تروریستی می‌بینن. Zwłaszcza niektóre kraje widzą swój interes w budowaniu napięcia, kryzysów i popieraniu. A co to znaczy dobry terrorysta? To już ostatnie pytanie. Co to znaczy dobry terrorysta? To jest olmata. Terrorysta chub ciemani mi de. Aslan terrorysta chub naderim. Terrorysta wa mahkume. Znaczy, my uważamy, że nie ma dobrych terrorystów. Terrorysta jest terrorystą i jest, dlatego ma być potępiony. Wszyscy musimy sobie wzajemnie pomagać, żeby wykorzenić zjawisko terroryzmu. بحث مذهب و دین نباید مطرح باشه، بحث انسانی مطرحه. Zresztą tutaj nie powinniśmy w ogóle wmieszać takie kategorie jak religia. To jedyną kategorią jest humanizm i bycie człowiekiem. Szomo eshare be Lahistan Masihi wa Iran musalman kardid. Pan wspomniał o Polsce chrześcijańskiej i islamskim muzułmańskim Iranie. Ma mu'taqedim hame adyan wa peyrovan unha dar kamal aramesh, sulh wa saadat mitonan dar kenar ham zendegi bekunan. My uważamy, że wszystkie religie i
wyznawcy tych religii mogą szczęśliwie i zgodnie ze sobą służyć. Tutaj niestety muszę postawić kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Niestety czas się nam skończył. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję wrócić do tej rozmowy. Moim i Państwa gościem był ambasador Islamskiej Republiki Iranu Ramin Mehman Parast i tłumacz pan Mirosław Michalak. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą rozmowę i zapraszam na kalendarz historyczny Ryszarda Gromadzkiego.